Przez Kotlinę Kamieniecką biegł niegdyś główny szlak, którym prastare ludy przemieszczały się z południa Europy na teren Dolnego Śląska. Odsłaniane przez wodę drewniane elementy mogą mieć nawet kilka tysięcy lat. Jest to na pewno relikt jakiejś starej nadbrzeżnej osady, bądź też takiej osady, powiedzmy sobie, rybackiej. No, warty zanotowania, warty przebadania, a przynajmniej zadokumentowania. Mieszkańcy Pilc ciągle znajdują w ziemi nowe świadectwa obecności naszych praprzodków na tych terenach. Niektórzy znajdują także kości prehistorycznych zwierząt. Olbrzymia żuchwa. Nie jest to ani konia, ani jeleniowatych, bo, ponieważ te mają podłużne, a tu jest taka, 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 do, to jest taka półokrągła. I to jest ciekawe. Na razie w wiosce nie prowadzi się jeszcze prac wykopaliskowych. Na przebadanie archeologiczne terenu o powierzchni jednego ara potrzeba 3000 złotych.